Spotkamy się z Robertem Lewandowskim, kapitanem reprezentacji Polski. Człowiekiem, który strzelił hat-tricka, zsiadając ze skutera wodnego. Tak napisał twój menadżer Czarek Kucharski, że praktycznie prosto ze skutera można strzelić hat-tricka w meczu eliminacyjnym. Czyli jakby prosto z wypoczynku. Faktycznie tak to było? No taki wypoczynek, że zakwasy się miało po tym wszystkim. Ale nie, no wiadomo, że między rozgrywkami a reprezentacją to też tą formę utrzymywałem, biegałem. Wiedziałem, że to jeszcze nie są wakacje typowe. I tutaj ten aktywny wypoczynek plus bieganie, plus stabilizacja, plus jakieś ćwiczenia są potrzebne. I ten... Ty nie możesz po prostu usiedzieć na miejscu. No nie, nie mogłem. To nie było jeszcze czas na to. Teraz dopiero tak naprawdę czas przyjdzie, gdzie ten urlop będzie już taki typowy, prawdziwy. I wtedy będzie można chyba odpocząć i... Czy nic nie robić, to nie wiem, ale na pewno wtedy nie będę myślał o tym, że ta forma musi być cały czas utrzymana. No właśnie, jak sobie z tym nic nie robieniem, jak wyjeżdżasz gdzieś, nie wiem, do jakiegoś ciepłego kraju, to potrafisz przeleżeć, nie wiem, tydzień plackiem nad basenem czy nad morzem, czy to zupełnie nie wchodzi w grę? Czy masz taki po prostu organizm, że jesteś uzależniony gdzieś od tego wysiłku? Tydzień ciężko by było, powiem szczerze, przeleżeć, ale na pewno parę dni się znajdzie takich, gdzie też nic nie będę robił, poleżeć, poopalać się, z tej witaminy trochę D złapać i wydaje mi się, że to jest coś normalnego. Wiadomo, że po jakimś czasie to już organizmowi brakuje tego ruchu i cokolwiek się nie zrobi, to też powoduje, że jest wypoczynek bardziej aktywny i akurat to też chyba u sportowców jest coś normalnego. Strzeliłeś wczoraj hat-tricka, choć pewnie jakbyśmy mieli po pierwszej połowie stawiać, że strzelisz hat-tricka, to nikt by pieniędzy nie wyłożył. Tak się jednak dzieje, że się gra 90 i plus 3 na przykład wczoraj minuty. Przyznaj tak z ręką na sercu, miałeś taki moment w pierwszej połowie, że się frustrowałeś, bo tak można było rozczytać jakby twoje gesty, trochę zachowania, bo dwie sytuacje miałeś fantastyczne. Czy frustracji nie było, ale była taka myśl, no... reprezentacja i coś znowu tu nie gra. Ale z jednej strony no to jest piękno futbolu, z drugiej strony czasami to boli, ale wczoraj się meczu akurat w pierwszej połowie mieliśmy kilka sytuacji, ja sam z dwie mogłem wykorzystać i tak naprawdę dopiero w drugiej połowie udało nam się to zrobić i chwała nam za to, że walczyliśmy, że nie poddaliśmy się o to, że po tym, że mamy sytuację, nie strzelamy, nic nie chce wpaść i poddajemy się, nie, my pokazaliśmy, że chcemy i tak wygrać, strzelić bramkę i zdobyć 3 punkty i naprawdę cała drużyna zasłużyła na to zwycięstwo, bo zostawiliśmy też kawał zdrowia na boisku, tym bardziej, że nie był to łatwy mecz, warunki też nie ułatwiały tym wszystkim, a jednak można powiedzieć, że było to wygrany mecz, ciężki mecz, ale 4-0 też wynik idzie w świat. Czyli można powiedzieć wymęczone 4-0. Tak, wymęczone 4-0, dokładnie. Wymęczone 4-0. Tak pytam jeszcze o całą tę kampanię tę eliminacyjną i te mecze, które graliśmy, bo ty powiedziałeś wczoraj, że my jesteśmy trochę niecierpliwym narodem i z tą tezą się trzeba zgodzić. Ty uważasz, że ta drużyna się cierpliwości nauczyła w trakcie tych eliminacji? Na pewno tak. Na pewno cierpliwość i konsekwencja to są rzeczy, które uczymy się, które już lepiej wykonujemy, na którymi bardziej się skupiamy i które dają nam efekt. Bo czasami było tak, że parę miesięcy wcześniej, jak wrócimy wstecz, to po takiej połowie pierwszej, gdzie mamy sytuację, nie wykorzystujemy ich, to myślę, że w drugiej zaczęlibyśmy grać zupełnie co innego, zupełnie byśmy już chyba nie wierzyli w to, że uda nam się w końcu strzelić bramkę. A tutaj pokazaliśmy, że jednak okej, no to jest piłka, nie wszystko wpada, czasami są takie dni, mecze, gdzie nieważne, co by się zrobiło, ta piłka nie chce wpaść, ale w końcu ona musi. I wczoraj mi się wydaje, że taki właśnie mecz był, że tą cierpliwość trzeba było mieć, trzeba było konsekwentnie próbować atakować, stwarzać sytuację i w końcu po bramce Arka tak naprawdę to już było też łatwiej z grą, choć się cofnęliśmy trochę za bardzo, ale Gruzini mieli jedną sytuację. No też mecz nie może mieć takich sam faz przez 90 minut, no, prawda? Tym bardziej, że to jest ostatni mecz sezonu i jednak już każdy też miał to w kościach, pewnie i w mięśniach ten cały sezon, a jednak ta końcówka, te ostatnie minuty, pomimo też, że nie wiem, drugą bramkę, trzecią, to jeszcze właśnie chcieliśmy dalej. I to też chwała nam, bo to też świadczy o klasie drużyny. Dzisiaj, tak już na koniec, opublikowaliśmy takie obrazki sprzed meczu, na których Grzesiek Krychowiak na 90 minut przed meczem absolutnie nie jest spięty, czuje luz, urządza sobie konkursy z Wojtkiem Szczęsnym na to, kto kopnie bramkę, kto kopnie piłkę bliżej linii. I tak ludzie zaczęli dyskutować i się zastanawiać, jak to jest, że niektórzy mówią o tej koncentracji, że to trzeba na kilka dni przed meczem łapać, a Grzesiek Krychowiak, który gra wielkie mecze, Ma kompletny luz. Ty jesteś zwolennikiem, rozumiem, tej drugiej teorii. Tak, ja powiem szczerze, że nawet w szatni trzeba mieć luz przed samym meczem. Wiadomo, że koncentracja to co innego, to nie znaczy, że trzeba chodzić spiętym. I w Polsce jeszcze to myślenie u wielu ludzi jest tak, jakby to było napinka, krzyczenie,
motywacja, że to jest najważniejsze. Nie, w dzisiejszej piłce chodzi, oczywiście koncentracja jest ważna, ale chodzi, żeby mieć ten luz, bo przy obecnym natłoku tych meczów, oczekiwań od kibiców, stresu z tym wszystkim związanych, tutaj akurat uśmiech na twarzy, luz taki, wiadomo, nie totalny, ale trochę luzik jest skazany. I ja wielokrotnie przed ważnymi meczami w szatni, gdzie słuchamy muzyki, gdzie śmiejemy się tak naprawdę, ale wychodząc już na rozgrzewkę, no to już jest koncentracja, choć jeszcze ten uśmiech na twarzy czasami jest, bo wiemy, że to jest ważne. I ja sam osobiście przeżywałem, z doświadczenia też wiem, bo przeżywałem rozgrzewki, przygotowania, gdzie była motywacja, krzyki, nie wiadomo jakie, i okazywało się, że okej, było się zmotywowanym, ale jak piłka przy nodze była, to ona odskakiwała, bo tak człowiek był zmotywowany i spięty, że tego luzu później właśnie mu brakowało. W piłce nożnej w dzisiejszych czasach, gdzie ten luz, gdzie technika poszła tak w górę, to ten luz jest potrzebny. Tym bardziej właśnie, jeśli mówimy o akcjach stwarzanych, gdzie z piłką przy nodze można zrobić wiele rzeczy i tutaj nie ma czegoś takiego, jak że się nie odzywamy już 2-3 dni. Ta koncentracja jest w momencie taki przełącznik. Wychodzimy na rozgrzewkę, wychodzimy na boisko, mecz się zaczyna, to ta koncentracja w tym momencie jest właśnie najwyższa. Dziękuję bardzo i to taka dobra, myślę, lekcja dla wszystkich też młodych ludzi, którzy uprawiają piłkę, że to się troszeczkę zmienia i też ten materiał polecamy z Grześkiem Krychowiakiem w roli głównej, bo pokazał, jak można mieć luz, a potem wyjść na boisko i być bardzo poważnym i bardzo konkretnym.